Radio Koniecznik. Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. O tej godzinie, jak co dzień, przyzywamy Bożego Miłosierdzia nad nami i nad całym światem. Prosimy we wszystkich intencjach modlących się z nami. Prosimy także o zdrowie dla ciężko chorej Krystyny z Paryża oraz o łaskę zdrowia dla Adama. Dla pasażerów. Mówił rzecznik tramwajów warszawskich Michał Powałka. To popołudniowy flesz RMF Max Warszawa. Dobre wieści dla warszawskich uczniów: od września zmieniają się zasady żywienia w szkołach, a oznacza to między innymi powrót drożdżówek. Do sklepików wróci też kawa i białe pieczywo, ale nie mrożone. W weekend startują półfinały Hayfest, festiwalu supportów na Gubałówce. Tym razem na ponad 1100 metrach nad poziomem morza zagrają Mela Koteluk oraz zespół Bez Sensu oraz Sajes. Przed nami koncerty Meli Koteluk, która zagra 3 września i tam będzie pierwsza rozgrywka półfinałowa. Zagra zespół Bez Sensu oraz zespół Sajes. I z tych dwóch zespołów dowiemy się, kto będzie w finale. Mówił Jan Malski, dyrektor artystyczny festiwalu Hayfest. 10 września PGE Narodowy zamieni się w Światowe Centrum Badmintona na Hucie Stadion od 10 do 22. Wszyscy chętni będą mogli uczestniczyć w niezliczonej liczbie atrakcji. Zagrają światowe gwiazdy tego sportu. Wszystko w ramach Narodowego Dnia Badmintona. Zapraszamy. Pięknego dnia życzy sponsor prognozy. Producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem. Do wieczora w Warszawie będzie słonecznie i ciepło. Termometry nadal pokazują nieco ponad 20 stopni. Pod koniec dnia pogoda bez większych zmian, a temperatura spadnie do 18 kreski. Jutro na całym Mazowszu zachmurzenie małe i mnóstwo słońca, będzie nieco cieplej. Pięknego dnia życzy sponsor prognozy. Producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Abraham, teraz w Radiu Z Gold największe przepływy. Do kolan czerwonym sosie. To matina jest wielką atrakcją turystyczną. Bierze w niej udział więcej cudzoziemców niż mieszkańców Buñol. W 2002 roku hiszpańskie Ministerstwo Turystyki uznało tę matinę za zwyczaj o międzynarodowym walorze turystycznym. Dzięki temu miasto może czerpać zyski z reklam, w których umieszcza się relacje z imprezy. Wiadomości z Warszawy, Karol Więcek, zapraszam. W związku z dosyć korzystnymi prognozami pogody na najbliższe tygodnie postanowiono przedłużyć pracę basenów letnich. I tak Park Wodny Moczydło będzie funkcjonował do 4 września. Natomiast ośrodek Inflanska udostępni baseny letnie do końca września. Baseny będą także funkcjonowały w każdy słoneczny wrześniowy weekend. Na jutro Hanna Gronkiewicz-Waltz zwołała specjalną sesję Rady Warszawy. W całości ma być poświęcona reprywatyzacji. Mam nadzieję, że na tej sesji nie tylko merytorycznie omówię sprawę reprywatyzacji, ale również będę starała się odpowiedzieć na pytania. Podobna sesja w sprawie reprywatyzacji została zwołana przez PiS. Wtedy prezydent na nią nie przyszła. Mówi Cezary Jurkiewicz, przewodniczący PiS w Radzie Warszawy. Zapraszam serdecznie na tę sesję mieszkańców Warszawy, bo to ważny moment, żeby usłyszeć panią prezydent. Ja zawsze podkreślałem, że pani prezydent rzadko bywa na sesjach. Zapraszam, bo warto. To, co jest najistotniejsze, to jest to, żeby się okazało, jaka jest prawda, jeżeli chodzi o kwestię reprywatyzacji. Nadzwyczajna sesja Rady Warszawy odbędzie się jutro w Pałacu Kultury i Nauki, początek o 16. Jak na koniec wakacji i koniec sierpnia, w stolicy mamy piękną pogodę. Nie pada i jest słoneczniej. Jedynie za sprawą wyżu, w którego jesteśmy zasięgu, i polarno-morskiej masy powietrza, jest nie najcieplej, bo temperatury oscylują w rejonie 24-25 stopni, a ciśnienie pomału obniża się z poziomu 1010 hektopaskali, no i mamy biometr obojętny.